Cześć, witajcie na tym kanale. Ponownie na F1 2018. I dalej, dalszy ciąg mistrzostw. To będzie już trzeci tor. Jaki? O, Chiny. Znamy znowu od krótkiej kwalifikacji. Aha. Trzeba będzie znów się przygotować do robienia samo bolidu. Wobec tego, a nie rusz. Dobra, moje pedały. A na razie w punktacji to mam drugie miejsce. Po dwóch wyścigach 12 punktów. Hamilton na pierwszym miejscu. Potem Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel. Film jak nagrywam to jest właśnie w niedzielę, ale będzie opublikowany w poniedziałek. Nie dam rady tego. No, wrócić na YouTube. Około 3 godzin mi się to robi. Qualifying. I want to talk briefly about the strategy in these qualifying sessions. Anthony Davidson, how can a driver adjust their approach to gain those critical extra tenths of a second? Well, qualifying isn't about adjusting your approach necessarily. It's more about trying to repeat a low fuel run that you've practiced. Dobra. Dobra, pierwsze ustawienia. Niestandardowa. To z najmniej ile można dać? Najmniej 5 kilo. A, to jest czyli niecałe 3 okrążenia, ale to ostatnio tak zrobiłem, bo coś... Dobra, nie wiem, na 8 kilo. Aero 6,6 tak zostaje. To będzie na 100. Track is pretty empty right now. Lots of space. 75 to zostaje. Geometria. To też zostaje. Zawieszenie. Damy szóstki. Też zostaje. Hamulce tu góra. 82. 84. Pony tak zostaje i balast na 7. Zapisz ustawienia bolidu. Fernando. Dobra. No i mogę startować. Dobra, wjazd na tor. Także jak to oglądacie, to jest oglądacie poniedziałek, to jest film z niedzieli nagrany. Dzisiaj jestem świeżo po wyścigu w Monzie CF1. Fajny wyścig, naprawdę dużo emocji tam było. No a ja tutaj, że no, kibicuję właśnie Ferrari. Sebastianowi Vettelowi to niestety mu nie poszło. Poszło mu, tam był taki mały błąd,
Nie wiem, jak wy na to patrzycie, ale patrząc na inne wyścigi, jak tam w ogóle to wszystko się zachowuje, ta cała organizacja FIA, FIA, nie podoba mi się to trochę, bo różnie, znaczy powiem tak, jak chcą, tak dawają te punkty kary. Hamilton na przykład, nie powiem, że tam miał kilka przypadków, ale miał przewinienia jakieś i nie dostał w ogóle. To mnie w ogóle dziwi, ale też słyszałem właśnie w polityce FIA, że oni chcą, żeby on wygrał to mistrzostwo. No to jak oni chcą, no to nie może być inaczej. W ogóle w tej sezonie tam się dużo różnych dziwnych rzeczy dzieje, nie podoba mi się to. Inni dostawają punkty kary, drudzy nie dostawają. Robią to, jak im się to podoba. Wszyscy wiedzą, że Lewis Hamilton to jest najlepszy kierowca i wszyscy o tym trąbią, każdy to wie. Ale to aż tak faworyzować go to nie trzeba, no. To jest nie fair. Wiadomo, w tym wyścigu właśnie Kimiego Raikkonena, no z powodu tej opony, nie dowiózł tego pierwszego miejsca. No tam nawet tam mówią w telewizji, w studiu, że Hamilton trochę ma tego szczęścia w tym sezonie, bo ma. To znaczy, że dobrze kierowca, że no, te wszystkie miejsca, wszystkie sobie punkty wypracował, bo dlatego tam nie mogę powiedzieć, bo niektóre punkty dowiózł po prostu szczęściem, no. To nie mówię tylko ja, ale mówią to inni osoby tak samo, co oglądają. Widzą, co się dzieje. Był taki by przykład, nie wiem jak to inni to widzą, ale jak Raikkonen, nie jak to był teraz wyścig, pamiętam. To jeszcze było przed przerwą sezonową. W pierwszej części sezonu, tak. Co jechali blisko siebie Raikkonen razem z Hamiltonem i tam mówią, że Raikkonen do niego wjechał, ale Raikkonen był przy linii wewnętrznej. Akurat stało się zakręcie. Hamilton był bardziej przy zewnętrznej. No i zetknęli się kołami tylnymi, no i Hamiltona odwróciło, no. To nie tak, jak tam mówili, że takie głupie teorie snucili ten cały team Mercedesa, że oni coś tam kombinują, że robią to specjalnie, żeby Vettel wygrywał. No to już było totalnie się pogrążyli z takimi teoriami spiskowymi. No i teraz wyścigów na Mondzie dzieje się podobna sytuacja. Stykają się razem Hamilton z Vettelem. No a Hamilton w ogóle się wcisnął w ten zakręt i uderzył tak Vettela, że go obróciło. No. Nie było żadnych punktów karnych. No. Uznali, że to incydent normalny wyścigu. No. To trochę taka polityka. To mnie drażni. Albo wszystkich równo traktują, albo jednych tak, drugich tak. Wszędzie są te cholerne układy i Hamilton tak mówiła o Vettelowi, że nawet mu tam coś odpadło. Z tego jeszcze uszkodzony bolic w jakimś tam stopniu. Znaczy tak, wiem, że Hamilton już to wygra ten sezon. Dobra, lecz 15 miejsce. Dobra, trzeba zjechać do boksu. Znaczy w ogóle od razu automatycznie się przeniesie. Do garażu.
No taka zła opinia. Nie podoba mi się w ogóle polityka w tym sezonie. Ale w sezonie patrzyłem tylko połowę. Drugiej części sezonu, tak. Także nie wiem, co tam się za bardzo działo. W pierwszej sezonie tutaj patrzę od początku ten sezon 2018 i nie podoba mi się to. Dużo takiej nieścisłości. Tak samo jak z kierowcami jest, nie? Z Robertem Kubicą, no ma pierwszeństwo do jako kierowca trzeci. Może mu się w końcu udać na jakieś tam 2-3 wyścigi ostatnie wyjechać w tych mistrzostwach, no ale w tam się mówi jak jakiś Markiełow. Kto ile da do koperty, ten będzie się ścigał. Nieważne czy jest dobry czy nie, koperta ważna, pieniążki ważne. To mi się w ogóle nie podoba w tym sporcie i tak niepewne jest mniej, no w F1, ale w innych sportach tak samo, no. Że lipa, straszna lipa. Podobnie też jest w piłce nożnej, ale to już jest inny temat, także to będę o tym mówił. Dobra. Ile stało czasu? No 6. Ponad 6 minut, dobra. Trzeba zrobić dobre okrążenie. No od razu na szybkie i jadę. Koniec gadania o F1. To się działo na wyścigu. Które pofolgowałem z gazem, a późno hamulec. No dobra, to teraz będzie mi linia mety. Zobaczmy teraz. O, siódmy. Dobre. To jest dobre miejsce. Teraz mocna strata. Mm.
spróbuję na następne okrążenie coś poprawić. Mi troszkę przeszkodzili te bolidy, no te wjeżdżali. Ajajajajaj. To było za mocno teraz. No, ciebie tu puścimy i możemy teraz startować. To był mój błąd, bo chciałem się wcisnąć na hamę. No to było teraz całkiem dobra. Sorry za to. Jest cały czasu? A, to już koniec, okej. Okay. 7 pola. Dobrze, może być. As we prepare to get another round of this season underway. Shankai. Pogoda za... O, w deszczu pojedziemy. Dobre, no. No i w deszczu. Ma się zakrętów. Turn 14 should still be the best place for overtaking, but we'll have to see some improvement in the weather before the drivers can take advantage of that DRS assistance. Going to be plain sailing for our drivers today, although with the sky falling as it is, perhaps sailing isn't too far from the truth. And Anthony Davidson could be a wet one today. Great to have you with us. What are your thoughts? Ja tam się oglądam tych dziennikarzy na YouTube, co prowadzą właśnie na YouTube, rozdawają różne informacje, że posłuchamy co tam dziś, jak oni się wypowiedzą na temat wyścigu. Ciekawe tego. No, Ferrari w pierwszym rzędzie. Daniel Ricciardo, Bottas, Alonso, Hülkenberg, Sainz, and Stoffel van Dorn, Magnussen, Grosjean, Esteban Ocon, and Gasly, Hartley, Leclerc. A jak tam Williamsy? No, Stroll na 17, Sirotkin 19, Perez do ostatni. Kara jeszcze. To musiał coś narobić. Nie zawiedzę. No, tak myślę. Dobra, co to za opony? Zielone. Aha, okej. Okay. To są pogody. Potem ma niby się przyjaśnić. To tak, to trzeba będzie zmienić potem. Strategię. Dobra. No, ktoś mnie tam lekko dopchnął. Jej. No i straciłem. To wygląda dobrze.
position. Muszę się trochę odskoczyć od nich, bo będę miał cały czas te kolizje z nimi. Przez moje winy spowodowane. Ale ze mną rzuca, no. A mnie tu odwróci, to koniec. Bo prawdopodobnie punktu nie dowiozę. Myślałem, że są bliżej za mną. Proszę. Dość trochę im się oddaliłem. Dobra, to teraz przed nami Verstappen i kilku innych jeszcze. Trzeba ich po prostu złapać jakoś. Ten zakręt cały czas mnie zarzuca. Dobra, no, na razie będę utrzymał takie tempo. Szkoda mi naprawdę, jak mi to odwróci. To już będzie lipa, no. Zresztą się tak stało, że oni tak z tyłu daleko są. Co się zrobi? Dobra wiadomość. Oj. Może trzeba zmienić opony? Pamiętam w 17, jak zmieniłem opony za wcześnie. Była strategia, była i nieładnie wtedy straciłem na pozycjach. A potem już nie było tego odrobić, no. No źle mi się tym jeździ. Niby tak lekko deszczu jest, a bo chyba w ogóle nie pada. Nie, trochę jeszcze pada. No, ja w ogóle nie mam ustawienia wczytane pod deszcz, nie? Mam ustawienia pod normalną pogodę. Pewnie też może być problem. Tak mi się zachowuje bolid. Nie dawałem komunikat, kiedy zjechać do tego boksu.
Dobrze, będziemy się trzymać na razie tego planu. Zobaczymy, co zrobią kierowcy przede mną. Może potem jedno kółko za nimi zjadę i już. No lepiej by to zrobić jeszcze wcześniej, no ale... Kurde, zmienić to czy nie zmienić? Co tu się dzieje? Kiardo. Coś się stało. Ja czemu nie wiadą do boksów. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Kurde, Ricciardo odpadł z wyścigu. Też mu nie do, źle poszło na wyścigu. W Monzie. Dobra, jedziemy na tych żółtych. Zobaczymy, jak to się pojedzie. Wszyscy też zjeżdżają? Ciekawe. Gdzie jest mój team? A, na samym końcu. A, oni też na żółte zmienili, dobrze. Dobra, Max Verstappen. Odgrożam, ale oni pewnie zjadą. O, nie mam te opony jeszcze. Jak to się mówi? To nie są całkiem deszczowe, ale... Te zielone. Kurde, jak to się znów mówiło, no nie? Intermediate, mediaty czy jakoś tak? Przejściowe. Kurde, jeszcze raz tego wyjść? Say that again, we're having trouble receiving. No dobra, same wyszło. Just moved into first place. The gap to the car behind is 10 points. Ja to muszę przewinąć, bo to tak. Jeszcze raz. Zobaczcie za to. Będę musiał go puścić, bo on to potem zajeżdża tą drogę i. Thank you.
Ej. Chyba wszystko w porządku. Pójdę. Sama nawierzchnia ona jeszcze nie jest całkiem sucha taka, bo czuję po samej jeździe. Próbuję je ściągać. Ale błądy mnie po prostu odwróci od razu. Może teraz go się go weźmie? Tak jest. Teraz pewnie Verstappen mnie weźmie. O nie, dobra. Na tej prostej mnie weźmie. Na bank. No, udało się. Przede mną Raikkonen. Kimi Raikkonen. O, mi się tu teraz wcisnął ten Verstappen. Agresywny jest. Tak samo jak na żywo. Tak jak na żywo, tak i w grze. Jej, co teraz było? Ajajajaj. Co tam się chciałem powiedzieć, przez parę dni ćwiczyłem hot lap na Monzie, no i w końcu dzisiaj minuta 21. Nie pamiętam tych stałych setnych, ile tam mi wyszło. No to już jest do mnie max, minuta 21. A zaczynałem od minuty, była 25. To był Mercedesem zrobiłem ten Zrobiłem ten czas, wcześniej jechałem tylko Ferrari. Ferrari miał minutę 22. Mercedes, tak widziałem na tym gorącym okrążeniu. Ferrari, Mercedes, jednak Mercedes dominuje w tej grze. Przynajmniej na te ustawienia, co tam miałem. Ja wiem, że to też zależy od kierowcy, kto tam to jeździ, jak ma umiejętności, ale na samych prostych to jednak by nawet więcej mam mocy, założę, że mocny Mercedes w tej grze. Verstappen mi dosyć uciekł. Z tyłu żadnego zagrożenia nie ma. Kurde, to nie ten moment patrzyłem teraz, no. Sześć okrążeń. Że uda mi się go chwycić jeszcze. Teraz na mieszankę bogatą. Czy okrążenia tak pojadę i zobaczę, co się stanie, czy to pomoże, czy nie. Trochę przybliżyć do niego.
trzeba zrzucić na fioletowo sektor, to jest nieźle. No, to było tak, można powiedzieć, już ładnie wejść się w ten zakręt. O kurde. Widzę, co paliwo robi. Trochę więcej oktanów i zapiernicza się. To Max. Walczymy o trzecie miejsce między sobą. Walczymy. Co to za logi, kurde? DRS? No to jeszcze na okrążenie przejadę. Ło, ale mnie teraz... Kurde, nie. Co to się dzieje? Our gap to first place is 11.5 seconds. Ale jak będzie mi to tak lagować, to masakra. Najgorzej będzie na zakręcie. Właśnie. Gap to car in front is 5.2 seconds. Kurde, jestem w zasięgu DRS-u do niego. Znowu przewaliłem ten zakręt. Ja pierniczę. Dobrze, dobrze, dobrze. Spokojnie. No to mnie troszkę mnie zarzuciło ten tył. Pociągło mnie nieźle. Dobra, na miesiące bogate mogę zostać, bo czy do krążenia mam paliwa, to okej. Są emocje.
No, trochę, troszkę już jest większa odległość. Między mną a Maxem. Może się jeszcze uda, no. No powinno się udać. Czwarte miejsce. Jedź, Alonso, jedź. Jeszcze półtora okrążenia, niecałe. Max już daleko z tyłu. Można powiedzieć, że mamy bezpieczne czwarte miejsce. Zawsze to robię tu błąd z tym drugim biegiem, nie? Bo to wrzucam go na to dwójkę, zamiast zostawić go na trójce. Wtedy mnie zarzuca. To jest normalne, nie? Oś. Dobra, standard. Paliwo. Nie wiem, bo się już świeci. Jeszcze dwa zakręty i meta. Vettel zwycięża. No szkoda, że nie zwyciężyłeś na tej mondzie. Czwarte miejsce. Prancing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today. It's Ferrari on the top step once more.
Dobra, jak to wygląda w tabeli? Zgarnąłem 12 punktów. Ranking. No. No tu piąte miejsce. No zobaczymy, jak to pójdzie dalej. No, następny wyścig to będzie Azerbejdżan. Ale to już w następnym odcinku. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Na razie. Pa, pa.